Cześć wszyscy, witajcie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Gothic. I skończyliśmy na długiej rozmowie z Saturasem o tym, jaki to świat jest piękny i że musimy znaleźć pana Xardasa, ukrywającego się w wieży na ziemiach orków, a gdzie inaczej. Ten Nefarius wciąż ma problemy ze sobą. Więc tak, Xardas jest pilnowany przez trzy magiczne istoty. Właściwie golemy i tak. Jest tam trzeci. Dobra, spójrzmy. Kamienny golem. Właśnie, kamiennego golema możemy pokonać wojennym młotem. Czyli z tym sobie poradzimy. Lodowy golem. Ble, 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 ble. No właśnie, magowie ognia. Czyli musimy mieć jakieś ogniste zaklęcia. Ognisty golem. Podatne są na zaklęcia błyskawic i zimna. Dobra, gdzie są nasze magiczne rzeczy? Mamy tutaj bryłę lodu. Mam już dość tej paplaniny. Więc to pewnie... Ogniste zaklęcia też mamy chyba wystarczająco. Więc tak, mamy bryłę lodu. Czy mamy coś z błyskawicy? Powinniśmy kupić sobie jeszcze jakieś zaklęcie błyskawicy. A jak nie, to po prostu użyjmy zmniejszenia potwora i będzie po sprawie. Witaj. Witaj. Dobra, zobaczmy. Ile masz mikstur? Już wiem, u kogo kupować. Piorun kulisty ma tylko, co? Krąg trzeci. Ja mam krąg trzeci, prawda? To oczywiście, że kupuję sobie. Chyba, że już kupiłem, jestem jakiś dziwny. Nie, nie kupiłem jeszcze pioruna. Dobra, zobaczmy. Trzymaj tu te orkowe śmieci. Ale młotka nie, młotka nie. Gróżwa, roki, miecze bojowe i inne takie. Matko, skąd ja tyle tych gratów mam? Nie chciałbym być teraz w jego dla siebie, inni nie powinni wiedzieć. Kurka. Czekaj, lepiej się by nic nie to nie mój. Dobra, dołożę ci rudy wtedy. Trzeba sobie radzić. No i spoko. Zobaczmy, na razie nie będziemy potrzebować telekinezy ani teleportacji, to założymy piorun kulisty i co by tu założyć? Bryłę lodu. Od razu wiedziałem, że ognistą burzę nie da się, to zmniejszenie potwora i ognistą burzę. Jej, jesteśmy gotowi. Też teraz tylko chciałem się gdzieś przespać. Panowie, mogę się zdrzemnąć. Wybacz mi, że zajmę twoje łóżko. Ale ty jesteś wiecznie zajęty, więc co tam. Dobranoc wszyscy, idziemy spać. O, witajcie, ale się wyspałem. Też się wyspaliście? No to lecimy. Dobra. W dzisiejszych czasach. Teraz jak najszybciej dotrzeć do Xardasa, czyli na ziemię orków. Pomyślmy, od strony śniącego. Nie, raczej stąd będzie szybciej. Dlaczego nie ma teleportera do starego obozu jeszcze? Może ominąłem. W takim razie smacznego i zaraz się pewnie zobaczymy. Bo to takie chodzenie jest nudne, nie chcę, żebyście ciągle na to gapili. Albo po prostu zrobię jak zwykle, czyli przyspieszenie z jakąś głupią piosenką. Uwaga, przyspieszenie. Zaraz. Możemy dotrzeć tamtędy na ziemię orków? Ja naprawdę mam złą pamięć. Nie, dobra, nie komplikujmy sobie sprawy, po prostu tutaj jakoś tędy musimy przejść. Cóż to za mgła straszna. Ziemię orków, ziemię orków.
Szczerze mówiąc, myślę, że tamtędy byśmy dotarli szybciej. Ale tu jest X. Oczywiście, taki był mój plan od początku. Ma być więcej doświadczenia. Co byście myśleli? Ej, 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 nie uciekajcie mi, nie uciekajcie mi. Chodźcie tu. Śliczne. Ha! Widzieliście to? I topielec, i krwiec, chodź tu. I wezmę sobie twoje trofea, bo czemu nie? I twoje też zresztą. Mam wrażenie, że jak nie będę ciągle zbierał trofeów, to w końcu wyjdę na biedaka. Okej. Tu jesteś, ty gnido, chodź tu. Ej, 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 jak pędzi, dokąd uciekasz, co? Boisz się mnie, co? Wychodzę za to wzgórze, to taka cała armia krokitów. I takie, uh-oh. Dobra, więc pomyślmy. Tędy dojdziemy do starego obozu. Ja nie chcę dojść do starego obozu. Roślinko! Roślinko! Dziękuję. Nie, no dobrze, przyszliśmy tutaj. Gdzieś powinna być ta wieża. Niedaleko, prawda? Powiedzcie, że mam rację. Nie, tu jest krąg Miltena, ale zimie orków są wtedy tam. Matko, jaki ja głupi jestem. Jak ja mogę się gubić? Ja się zresztą zgubię we własnym domu. Dobra. No ale doświadczenie i jakutki, no to się opłaca. Oczywiście, że się opłaca. No i proszę. Zobaczymy, co potrafią. No chodźcie do mnie, ślicznotki. Gra cierpliwości. Zobaczymy, kto pierwszy podejdzie. Stachu! Chodź tu, Stachu. I pierwszy padł. Ech, ludzie, wy się nigdy nie nauczycie. Czemu podchodzicie po jednym? Skoro lubicie tak umierać. O, tamten już wyjął broń. Co, nie mam się zbliżać do ciebie, a? Uuu. Proszę państwa, temu udało się mnie uderzyć. Prosimy o aplauz. Okej, zobaczmy. Tu jest kolejna dwójka. Uhuhu, będzie zabawy. Pozwólcie, że uczynię sobie małą rzeź, którą przyspieszę. Pudło, pudło. To było piękne. Atak! Next level, o. Ej, ej, ej. Ej, no, dajcie mi się bić, jak się rzucił. Jak się rzuca, matko. Jak reksio na szynkę. No i pięknie się rozpadało. I przez to mi się zrobiło zimno. Naprawdę. Ja to mam. Wow, ile ich tu jest, wow. Będzie się w co bawić. No to co, ekspię sobie dalej. A tak, chodź tu do mnie. O, fuck, fuck. Ej, no nie, 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 aha! Spokój! Ty! Spokój! Głupi pies! Głupi kundel! Ja się niby boję! Głupi pies! Kto was oswajał, orkowie? Badumc. Zresztą one nawet nie są oswojone. Świetnie, gin. Wszystkie gincie. Tylko żeby jeszcze orkowie nie naszli z tyłu. To jest jadka godna wiedźmina.
zostałeś tylko ty i ja. Alfa i Omega. O! Ej! Myślałem, że go zabiłem. Nic nie mówcie. O rany. To dopiero było. Takie jadki to ja rozumiem. Aż można poczuć całą esencję gry. Pozwólcie, że sobie wypiję trochę tego i tego też dla jaj. Dobra, zobaczmy. Niech ten odcinek będzie odcinkiem o zabijaniu orków. Co ostatnio było mało zabijania. Tutaj znajdziemy coś fajnego? Ha! Nikogo? Wiem, że w drugiej części to na pewno jest Diego, ale... O, kufry! Dziękuję. Rzeczywiście mi się przyda wyszczerbiony topór. Wow, 10 brak rudy. Tego mi brakowało. Kacin. Okej. Co ja chciałem wam powiedzieć? A właśnie, właśnie. Rzadko wrzucam filmy ostatnio, wiem, przykro mi. A po prostu nie wyrabiam się z czasem. Może niedługo wszystko ogarnę, to będą mi jakoś częściej. O, ho, ho! Orkowa ballada. A ten co? Silniejszy jakiś? Taki... Nie ma tak dźwięki umierających orków. I konsaczy. Matko, dobra. Idziemy teraz prosto, oczyszczamy sobie drogę do Xerdasa. Tam są te ich główne siedziby. Byłbym szalony, ale jeśli chcecie, mogę się rzucić tam, spróbować. Mogę nawet zmierzyć czas, jak długo przeżyję. Takie małe wyzwanie. Dobra, zobaczmy. Zainteresował się mną orkowy piesio. O, nie. Szybciej z drogi. Szybciej dajcie się zabić. Gdzie oni są? Dobra, pewnie utknęli na kamieniu. Dobra nasza. Daj się zabić, psie. No chodź. Co on robił? To wyglądało na jakiś dziwny taniec. Wow. To już był mały hardcore. Muszę przyznać, to już był mały hardcore. Cholera. Naprawdę nie zapisałem. Dobra, będzie przyspieszenie małe. O, kurczę. I kolejny. Dobry Musin. Z Afryka. Dobra, chodźcie do mnie, cioteczki. Łohoho. Patrzcie, jakim szeregiem idą. Próbował mnie trafić. Próbował. No. Trzeba było od razu ich załatwić. Pamiętajcie, bijecie zawsze tych, którzy zadają najwięcej obrażeń. Albo takich, którzy są niezwykle wkurzający. Dobrze. Teraz pora na was, pieski. Nie miejcie mi tego za złe, ja po prostu... Taka już moja natura. Zabijam potwory. I jeszcze ty. Tamten stał jakoś taki zszokowany. Moi przyjaciele umierają. Uciekać, walczyć. Też bym dostał takiego paraliżu, jakby przyszedł nie wiadomo kto i zaczął wybijać wszystkich moich przyjaciół. Albo rodzinę. O, wiadomość.
Moje konie mam wyciszone. Teraz wszyscy będą wiedzieć, jaki mam dzwonek SMS-a. To straszne. Nie mogę już dłużej grać w Gothica. Muszę zakończyć moją karierę. Przykro mi. Miło było. Nie no, dobra. Gadam jakieś głupoty. Głupoty gadam. Ale rzeczywiście czas mi się powoli kończy. A ja muszę jeszcze coś załatwić. Ahoho. Zobaczmy. Czy wy potwory jesteście jakieś silne? Brzytwy, co? Nie walczyłem. Wow, 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 wow. Dobra. Brzytwami jeszcze nie walczyłem i to nie będzie łatwa walka. Czy ja zadaję ciosy krytyczne często? Chyba na to wygląda, że tak. Huh. Już myślałem, że nie mam z tymi pokrokami szans. Ale wygląda na to, że sobie poradziłem. Cieszmy się więc wszyscy. Będę musiał sobie na pewno dokupić jakieś miksturki, bo tak zwane potki dokupić. Okej, zobaczmy. Czy z tej strony... Ta strona jest interesująca, ale chyba nie z tej się wchodzi. Mimo wszystko to jest odcinek o odbiciu wszystkiego, co się rusza, więc... Tak. Mimo wszystko to jest odcinek o odbiciu wszystkiego, co wszędzie. Wszystko. We wszystka. Ej, one mają dużo fajnych rzeczy. Zostawię jedno mięso, będę trolem. Dobra, chyba jednak zostawię na razie te, co się w spokoju. Nie brzytwy, tylko... Przepraszam na chwilę. Przepraszam znowu. Tak to jest, jak do mojego pokoju ma się wstęp. Dobra. O, to z wami to sobie poradzę. One hit KO! One hit KO! Triple kill! No penta, noob. Zobaczmy. Gdzie ta jaskinia? No, już chciałem powiedzieć, że znikające jaskinie istnieją. No, nikogo tu nie ma. A tak mi się kojarzyło, to chyba z Mrocznych Tajemnic. W Mrocznych Tajemnicach jest tam dwójka orków, bardzo silnych. Dobrze więc, wygląda to, że doszliśmy do miejsca, w którym rozpocznie się niedługo nasz test. I będzie to w następnym odcinku, bo już muszę skończyć nagrywanie. Tak więc wszyscy, przygotujcie się, bo wkrótce ujrzymy Xardasa, ale najpierw skopiemy trzy tyłki. Tak więc trzymajcie się wszyscy, do zobaczenia.